Cześć, jestem Maria Muncet i chcę uznania Odry, a także innych polskich rzek za osoby prawne. Włączyłam się w tą akcję, bo przemawia ona do mojej głębokiej potrzeby zmiany w naszej relacji z otaczającym światem, z naturą, z przyrodą, z samym sobą. Zmiany, która uwzględniałaby to, że nie jesteśmy jedynymi podmiotami tutaj, nie jesteśmy jedynymi istotami, które mają jakieś intencje, uczucia, potrzeby, że to, co wokół nas, to nie jakieś martwe przedmioty, jak każe nam postrzegać tą rzeczywistość fizyka i nauka, ale istoty. Istoty, osoby, byty, świadomości, że możemy być z nimi w dialogu, że możemy być z nimi w relacji, że możemy być w relacji z rzeką, że możemy być w relacji z drzewem. A nawet jeżeli nie jesteśmy z nimi w relacji, to one nadal są podmiotami, nadal są warte szacunku, nadal są warte uwzględnienia. Nie dlatego, że to jakoś uderza w nasze interesy, jeżeli zabraknie pszczół, czy drzew, czy rzek, ale dlatego, że po prostu są istotami, po prostu są osobami, po prostu są tak jak my. Jest to też temat dla mnie ważny i który eksploruję w kontekście mojej książki, którą piszę o kulturze nadużywania siebie, gdzie temat tego, jak traktujemy przyrodę i naturę, będzie bardzo ważny, bo gdzieś to na jedno wychodzi. Ucząc się nadużywać swoje ciało, swoje emocje, samych siebie, trudno, żebyśmy inaczej traktowali to, co wokoło. Więc gdzieś tu jest dla mnie ważna idea przywracania połączenia pomiędzy nami a światem, zmieniania relacji, w jakie wchodzimy ze światem, ze sobą nawzajem, z innymi istotami, z własnym ciałem. W taki sposób, żeby to były relacje partnerskie, a nie użytkowe. Żeby to były relacje, w których obie strony mogą się czegoś od siebie uczyć. Ja myślę, że wszyscy, którzy gdzieś doświadczają innych relacji z przyrodą niż tylko korzystanie z niej, dobrze wiedzą, jak bardzo można się wzbogacić na wchodzeniu w relacje z istotami pozaludzkimi, które nas otaczają. Więc cieszę się, że ta akcja zaistniała i dziękuję bardzo jej inicjatorom. Czy można spotkać się z szacunkiem z naturą, jednocześnie nadużywając swoje ciało? Nasze ciało jest taką samą częścią natury jak drzewo czy liść, a jego ograniczenia są ważnymi informacjami o tym, gdzie przebiega granica między uszanowaniem a nadużyciem. Idę nad rzekę, a raczej do rzeki. Już ją widzę za chaszczami, ale nie ma łatwego podejścia. Oczywiście mogłabym się do niej przedrzeć przez wszystko, co rośnie między nami. Ale czuję, że moje ciało wcale tego nie chce. Więc idę dalej, szukając prostszej drogi. Czuję, że w spotkaniu z naturą nie chodzi o to, by szybko, a o to, by z szacunkiem. By w odpowiedni sposób, by w odpowiednim miejscu i czasie. Zatarasowana droga nie jest dla mnie wyzwaniem do pokonania, a informacją, że potrzebuję iść wolniej, że potrzeba czasu na to, by przygotować się na spotkanie z rzeką. Kiedy śpieszę się w jakimś celu, wtedy pewnie wybiorę pokonywanie przeszkód, aby szybciej. Ale spotkanie z naturą, podobnie jak spotkanie z człowiekiem, nie może być taranowaniem tego, co po drodze. Rzeka, do której idę, to nie tylko woda, która lśni za drzewami. To też te drzewa, krzaki, błoto i kamienie po drodze. To też moje ciało, które nie ma ochoty na schodzenie niebezpiecznie stromym i błotnistym zejściem. To wszystko to, co wydarza się w naszym spotkaniu. Gałązka waląca mnie po twarzy i kwiat zachwycający po drodze. Nasza kultura uczy nas przedmiotowego podejścia do wszystkiego, co nas otacza. A co za tym idzie? Separowania każdego przedmiotu od innych. Jak strasznie mieszczanie u Tuwima. Widzimy wszystko osobno, że koń,
że drzewo. Spotkanie z naturą to wyjście poza tą przedmiotową, funkcjonalną rozdzielność świata. Poza przestrzeń wypełnioną celami i tym, co nas od nich oddziela. Wejście w świat, gdzie ja, dotykając rośliny, jestem przez nią dotykana. Gdzie nie ma granic bytu, bo wszystko jest współbytem. Gdzie to, co mnie otacza, jest ze mną w nieustannym dialogu, podobnie jak moje ciało. Jak rzeka odbijam w sobie niebo, drzewa i ptaki, rozpuszczając iluzję oddzielenia. Chcę uznania Odry i innych rzek w Polsce za osoby prawne.